No, moim najlepszym wspomnieniem to była integracja klasowa w pierwszej klasie, wtedy poznałem wszystkie osoby w sumie. Najfajniejsza sytuacja to mi się wydaje, że to była lekcja fizyki w pierwszej klasie i nasz słynny granat, gdzie wszyscy padli na ziemię i pan nie wiedział, o co chodzi. To był w sumie moment, kiedy 1 września zobaczyliśmy, kto jest w naszej szkole i teraz możemy patrzeć, jak te osoby się zmieniły na podstawie zdjęć i różnych innych filmików, które mamy wspólnie. Moim zdaniem najlepsza sytuacja w szkole to przede wszystkim wszystkie zdarzenia razem z moją klasą. Zawsze było dużo śmiechu i wspaniałych chwil. Według mnie najciekawszym wspomnieniem dla mnie w naszej szkole było, kiedy zamówiliśmy na lekcji geografii pizzę i symulowaliśmy ruchy tektoniczne gleby. W sumie to były najlepsze lata mojej edukacji. Wtorek 9 lekcja, czwartek 10 lekcja, pan Pietrzak i matma to zło. Matematyka, 9 godzina lekcyjna i 10 godzina lekcyjna. Przyjaciele, dobrzy nauczyciele oraz dużo ciekawych zdarzeń. Bardziej zapadło mi w pamięć lekcja u pani Zyty i interpretacja sonetów. W naszej pamięci, na pewno w mojej, zostanie pan Pietrzak. Było nieciekawie, ale dogadaliśmy się i uważam, że pan Rysiu to jest super gość. I na pewno w mojej pamięci jako rozszerzona chemia zostanie pani Ela, gdzie zawsze nam wpierała zdrową żywność i na pewno zostanie mi to na całe życie, jak to pani mnie wyzywała, że piję kolę na lekcji. W mojej pamięci zostanie przede wszystkim pani Pracuk. Dzięki niej spędziliśmy dużo wspaniałych chwil w Gdyni na wycieczce oraz wszystkie lekcje u pani Hani były bardzo wesołe. Według mnie najdłużej będę pamiętała panią Kasię Pacynę ze względu na to, że spędziłyśmy razem w szkole dużo czasu na rozszerzonym niemieckim i moim zdaniem były to zabawne lekcje i bardzo interesujące, nie zawsze związane z językiem niemieckim. Zapadła w pamięć pani Kasia Pacyna, tutaj koleżance, i pani Hania Pracuk, z którą spędziliśmy bardzo fajne chwile na lekcji geografii.